Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás bardzo srdečne pod vplyvom slova Božego. Tak ako milovaný brat Marian hovoril o tom, že prinášame veľmi srdečné pozdravy. Tak jak náš umilovaný brat Marian povedal, prinášame bardzo srdečné pozdravenia. A tak sme teraz boli v Bielsku Biala. I teraz byli sme v Bielsku Białej. A boli tam prítomní Gary Wilkerson. I byli tam obecní Gary Wilkerson. Bol tam prítomný aj brat Nicky Cruz. Byl tam obecný brat Nicky Cruz. A bol tam, iste si spomínate na tú knižočku. I na pewno sobie przypominacie tą książeczkę, którą napisał Nicky Cruz. Którą Nicky Cruz napisał? Utíkej maličky. Utíkej maličky. Uciekaj maleńki, czy mały? A proste tam opisuje proste to prostredie, w którym on wyrastał. I on opisuje tam to środowisko, w którym wyrastał. Gdzie to było zupełnie drogowe gniezdo. To było takie gniazdo narkomanii. A proste tento Boží muž prišiel do Polska w tych dniach. Ten mąż Boży przyjechał do Polski w tych dniach. Aby hlásal Evangelium. Aby tam głosić Evangelię. Veľmi ma zaujalo, že keď hovoril, že ako jeho prvý obrátený človek, že ako obrátil prvého človeka. Bardzo mnie zaciekawił spôsob, v jaký on doprowadził do nawrócenia pierwszego swojego człowieka. Viete, on bol kedysi šéfom gangu, drogového gangu. On kiedyś był szefem gangu narkotykowego. A jeho sa všetci báli. I wszyscy się go báli. Keď sa aj objavil v nejakom meste, tak polícia okamžite ho vyhostila do 24 hodín. V jakýmkoľvek meste sa pojavil, polícia dávala mu 24 hodiny na opuštenie tego miasta. Všade ho poznali ako veľmi nebezpečného človeka. Všade znali go ako človeka bardzo nebezpečného. No aj tie gangy, ktoré bojovali proti sebe. I rovnež tie gangy, ktoré medzi sobou walczyły. Aj tie ho považovali za veľkého nepriateľa. One tež traktovali go ako svojego veľkého nepriateľa. No a ten brat Wilkerson, on prišiel do toho New Yorku, ako Boh poslal. I brat David Wilkerson přijel do Nového Yorku, tam go Pán Boh poslal. A stretol sa s týmto Nicky Cruzom. I spotkal sa s Nicky Cruzem. A tento Nicky Cruz ho chcel zabiť. I Nicky Cruz chcel go zabiť. A proste skutočne to bolo na hrane. I rzeczywiście to bolo nebezpečné. A proste Wilkerson mu povedal, aj keby si ma rozsekal na drobné kúsky, aj tak vec, že každý ten kúsok ťa bude milovať. I Wilkerson wtedy powiedział do Nicky Cruza, musisz wiedzieć o tym, że nawet gdybyś mnie posiekał na drobne kawałki, to każdy z tych kawałków będzie cię kochał. A Pan Jezus się dotknął mocno tohoto szefa, tohoto gangu. I Pan Jezus bardzo mocno dotknął tego szefa gangu. A Wilkerson ho wiedol ku Pánu Ježišovi. I Wilkerson prowadził go do Pana Jezusa. On prijal Pana Ježiša. Nicky prijal Pana Jezusa. A od Wilkersona dostal veľkú Bibliu. Nie maličku, ale takú poriadnu veľkú. I od Wilkersona dostal Biblię, ale nie jakąś maleńką, tylko taką porządną, wielką Biblię. A tak išiel po ulici s tou Bibliou. I idzie z tą Biblią po ulicy. Už ako obrátený. Už ako navrúcony. A z druhej strany ide jeho kolega. Z druhej strany zbliža sa jeho kolega. A ten kolega už počul, čo sa s ním stalo. I ten kolega už uslyšal o tom, co s nikým sa stalo. A hovorí, haleluja, haleluja. I mluví do niego s takým překonsem, haleluja, haleluja. A tým sa posmieval Nikimu. V ten spôsob z Nikiego sa vyšmieval. A teraz hovorí tento Niki, položil Bibliu na
na kapotu jednego auta. I ten Nicky tą swoją wielką Biblię położył na masce jego samochodu. Przyszedł tomuto posmiewaczowi i wraził mu jedną. Podszedł do tego, który się wyśmiewał, potraktował go prawym sierpowym. Ten padł na ziemię, dokopał go. Tamten upadł na ziemię, skopał go. Także mu krew ciekła z nosa i ust. Krew ciekła mu z nosa i z ust. A mówi, postał się na kolana. I mówi do niego, teraz klęknij na kolana. A on, ubożiak, si klakł na kolana. I on taki biedny klęknął na kolana. A teraz oddasz życie Panu Jezusowi. A teraz oddasz życie Panu Jezusowi. A ten to krzyczy, Panie Jezu, ten to ma chce zabić. Mówi, Panie Jezu, on mnie chce zabić. A mówi, nie wstaniesz, kim nie oddasz swój żywot Panu. I Niki mówi, nie wstaniesz, dopóki nie oddasz życia Panu Jezusowi. A on oddał swój żywot Panu. On oddał swoje życie Panu Jezusowi. Wczoraj o tom svedčil tento Nicky Cruz, že to bol jeho prvý človek, ktorého priviedol k Pánu Jezusovi. I Nicky svedčil včoraj o tom, že to bol pierwszy človek, ktorého on doprovadil do Pána Jezusa. Tak nezvyklý spôsob však. A więc taký bardzo niezwykły spôsob na evangelizację. No, nikomu to nedoporučujem, aby ste takto evangelizovali. Nie polecam vám, že by ste v taký spôsob evangelizovali. Ale proste on to takto prežíval. Ale on tak žil v svojom życiu. A potom, viete, on vo veľmi tvrdom prostredí žil. On vyrastal v bardzo tvrdém środowisku. No a mal som aj ja takú situáciu. Ja rovnež mám kedyž takú situáciu. Keď Pán Boh ma poslal do nemocnice. Kiedy Pan Bóg posłał mnie do szpitala. A tam leżali traja mużowia. Leżało tam trzech mężczyzn. A pytali sama, że odkiaľ som. I zapytali mnie, skąd jesteś. A tak som im povedal. A więc powiedziałem im. A oni hovoria, aj my odkiaľ sme. A oni mówią, my jesteśmy z tej samej miejscowości. Ale my cię nie poznamy. Ale my cię nie znamy. A hovorím, vy ma nemôžete poznať, pretože ja chodím po celom svete. Ja povedal, no nie môžete mnie znať, bo ja podružuje po celom svete. A proste preto vy ma nemôžete poznať. No z tego powodu nie możecie mnie znać. A pýtajú sa, no a na čo chodíte po tom svete? I pýtajú mnie, po co podružuješ po tym świecie? A ja hovorím, preto aby som hlásal evanjelium. I ja mówię, po to aby głosić evangelie. Aby som viedol ľudí k Pánu Ježišovi Kristovi. Aby provadiť ľudí do Pána Jezusa Kristusa. A hovorím im, viete, tí ľudia, ku ktorých privedem k Pánu Ježišovi, tak Pán Ježiš ich úplne zmení. I ja mówię, jak tych ľudí priprovádzam do Pána Jezusa, to Pán Jezus tých ľudí zupełnie zmieni. Dá im úplne nový život. Daje im zupełnie nové życie. A ten, čo ležal v strede, viete, na tom lôžku. I ten, ktorý ležal na środkowym łóżku. Tak hovorí, no ja poznám jedného, mám jedného kamaráda, priateľa. I on povedal, no ja mám takiego jedného priateľa. No jemu úplne vymenili rozum. Zupełnie mu zmenili rozum. A hovorí, že on išiel do Komárna. On pojechal do Komárna. Modlil sa za neho nejaký barkoci. Modlil sa o neho jakýś barkoci. No a prišiel úplne vymenený. I on prijechal zupełnie zmieniony. Ja som sa musel ho pýtať, to si ty? Ja musiałem go zapytać, to ty jesteś? A on hovorí, áno ja, ale Pán Ježiš zmenil moje srdce. On povedal, tak, to ja, ale Pán Jezus zmenil moje srdce. A hovorím im, no musím vám prezradiť, že ten barkoci to som ja. I povedziałem, no muszę vám zradiť, že ten barkoci to jestem ja. Tí mužovia, jak ležali na tej posteli, oni boli tak prekvapení, zaskočení. Ci mężczyźni, którzy na tych łóżkach leżeli, byli tak zaskoczeni, że proste úplne až zbledli. Zbledli. A pristúpil som k tomu človeku, ktorý hovoril, že jeho priateľ bol zmenený. I podszedłem do tego, ktorý povedal, že jeho priateľ prijal przemieniony. A hovorím, a teraz oddáš svoje srdce Pánu Ježišovi. Ja mówię do niego, a teraz ty oddáš svoje srdce Pánu Jezusovi.
Lebo ak to teraz nie urobisz. Bo jeżeli teraz tego nie zrobisz. Już nie urobisz to nigdy. Nie zrobisz tego nigdy. A twój żywot pójdzie w bardzo złym smerom. I twoje życie pójdzie w bardzo złą stronę. A on takim prosebnym poglądem pozrzał na mnie. I on takim przerażonym spojrzeniem na mnie popatrzył. A mówi, ale ja są bardzo niemocny. Ale on mi mówi, ale jestem bardzo chory. Ja mam raka. Mam raka. A lekarze mi nie dają szansu. Lekarze nie dają mi żadnej szansy. A mówię, chcesz, aby som sa za teba pomodlił? Ja powiedziałem do niego, chcesz, abym się o ciebie pomodlił? A on mówi, chcę. Powiedział, chcę. A chcesz oddać swoje serce Panu Jezusowi? Chcesz oddać swoje serce Panu Jezusowi? A on mówi, tak, chcę. On powiedział, tak, chcę. Wiedział som ho k Panu Jezusowi. Prowadziłem go do Pana Jezusa. Prijal Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Pomazał som ho olejem. Pomazałem go olejem. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa som wyhlásil tomu raku, że nie ma już prawo na jego ciało. W imieniu Pana Jezusa ogłosiłem temu rakowi, że już nie ma prawa do tego człowieka. A wyhlásil som mu, że jest Bożym dzieciom. I ogłosiłem mu, że jest Bożym dzieckiem. A on proste zaczął się radować. On po prostu zaczął się cieszyć. Te dalsi dwaja mużowie wedle oni byli taki jako keby sa im to wszystko sniwało. Ci po brzegach mężczyźni wyglądali, jakby mi się to wszystko śniło. Ale ich kolega, który między nimi leżał, on w tej chwili przyjął Pana Jezusa. Ale ich kolega, który leżał w środku, w tej chwili przyjął Pana Jezusa. A kiedy ja som odišiel z tej izby? Kiedy wyszedłem z tej sali? Tak, on zobrał telefon. On wziął telefon. A mówi tomu kolegowi, tomu, któremu wymienili rozum. On zadzwonił do tego kolegi, któremu wymienili rozum. A mówi, Robo, poczuwaj. I mówi do niego, Robo, słuchaj. Wiesz, kogo tu mamy tu w niemocnicy? Wiesz, kogo tu mamy w szpitalu? No, że nie wiem. No, nie wiem. No, Barkociego. Barkociego. Tak, wiesz co? Powiedział do niego, wiesz co? Tak teraz się obrać. To teraz się nawróć. Teraz oddaj swoje serce Panu. Teraz oddaj swoje serce Panu. Lebo kiedy teraz go nie odozdasz. Bo jeżeli teraz nie oddasz. Już nigdy go nie odozdasz. Nie oddasz go nigdy. A twój żywot pójdzie złym smerom. A twoje życie pójdzie w złą stronę. Presnie to, co som ja powiedział w imieniu Pana Jezusa temu człowieku. Dokładnie to, co ja powiedziałem w imieniu Pana Jezusa temu człowiekowi. Jego przyjaciel mu to iste zopakował. Jego przyjaciel dokładnie to samo mu powtórzył. A on pochopił, że k niemu mówił Bóg. I on zrozumiał, że do niego mówi Bóg. Oddał swoje serce Panu Jezusowi. Oddał swoje serce Panu Jezusowi. O dwa tygodnie sme mali krst pri rieke. Po dwóch tygodniach mieliśmy w rzece chrzest. A on stał tam w białym ruchu. Ja stał tam w białych szatach. A potem a jego żona. Później jego żona. Oddala swój żywot Panu Jezusowi. Oddała swoje życie Panu Jezusowi. A przyjęła chrzest. I została ochrzczona. Przyjęła Pana Jezusa jako swojego osobnego Spasiciela. Przyjęła Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Potem przeszło więcej czasu. Potem minął jakiś dłuższy czas. A teraz niedawno, asi 3 miesiące nazad. I teraz niedawno, może 3 miesiące temu, volá mi tento człowiek a mówi, zadzwonił do mnie ten człowiek i powiedział, brat Aleksander, bracie Aleksandrze, nasz syn opuściła go przyjaciółka. Nasz syn opuściła go dziewczyna, odeszła od niego dziewczyna. A on jest na granicy z psychicznego zrzucenia. On jest na granicy załamania psychicznego. A mówi, już pre niego nie ma żywot, zmysł. Dla niego życie już straciło sens. A że już nie chce żyć. Nie chce żyć. A że chce spachać samobójstwo. I chce popełnić samobójstwo. A tak sa ho opýtali rodičia. I rodzice go zapytali. A chcelby si, aby brat Barkoci sa za teba modlil? Zapytali go, chciałby, żeby brat Barkoci pomodlił się o ciebie? A on mówi, ano. Powiedział tak. Tak prišli do Komárna. Przyjechali do Komárna. Chłopiec oddał swoje serce Panu Jezusowi. Chłopak oddał swoje serce Panu Jezusowi. Pan Jezus uzdrowił jego utrapione, ubolone serce. Pan Jezus uzdrowił jego obolałe serce.
Prijal Pána Ježiša do svojho srdca ako svojho osobného spasiteľa. Prijal Pána Ježiša do srdca ako svojho osobistého zbaviteľa. A už teraz patrí celá rodina Pánu Ježišovi. I teraz už celá rodina náleží do Pána Ježiša. Vidíte, ako Duch Svätý neprestáva pracovať. Vidíte, že Duch Svätý neprestáva pracovať. Že neskončila tá práca Ducha Svätého tam v tej nemocnici, keď som sa modlil za tohoto človeka. Praca Ducha Świętego nie zakończyła się tam w szpitalu, kiedy modliłem się o tego człowieka. Ale ona pokračuje. Ale ona kontynuuje. A ja verím, że będzie pokračovat dalej. I wierzę, że będzie się dalej kontynuować. Chcę wam jedno wielkie tajemstwo powiedzieć. Chcę wam zdradzić jedną wielką tajemnicę. Pan Bóg nigdy nie kończy swojej pracy. Pan Bóg nigdy swojej pracy nie kończy. On stale pokračuje. Ciągle idzie do przodu. A czyni nowe rzeczy. I czyni nowe rzeczy. A ja czyni wszystko nowe. Oto wszystko czynię nowe. A ja bym tak si prial. I ja bym sobie tak życzył. Abyście wszyscy byli uczestni tej Bożej pracy. Żebyście wszyscy byli uczestnikami tej Bożej pracy. Jednego dnia. Pewnego dnia. Jedna nasza siostra sa wydala do Maďarska. Jedna nasza siostra wyszła za mąż na Węgrzech. Do Budapeszti. W Budapeszcie. A dostała nowe zamestnanie. I dostała nową pracę. A z tej pracy ją posłali do innej župy. I z tej pracy wysłali ją do innego województwa. A tam posłali ją za szefem województwa. I wysłali ją do wojewody. A wiecie, jako tyto wojewodowie to są bardzo ważni, bardzo, bardzo aj taki szacunkowi ludzie. Wiecie, że ci wojewodowie to są ludzie otoczeni takim wielkim szacunkiem. A ludzie sa ich aj boja. Ludzie się ich nawet często boją. Pretože mają wielką moc. Dlatego, że mają wielką władzę. A táto sestra bola vyslaná do tohoto človeka. I ta siostra była do tego wojewody wysłana zawodowo. A pretože musela czekać vonku. I dlatego, że musiała na zewnątrz czekać. Tak si do kabelki položila malú Gideonku Bibliu. To w torebce miała małą Biblię, Gedeonitkę. A tak si čítala Slovo Božie. I čítala v tej počekaní Slovo Božie. A tak čakala, kedy vyjde šéf a zavolajú. I očekávala na to, kedy šéf vyjde i on zavolá. Naraz nečakane otvoril dvere. I nagle nespodievanie on otvoril drzwi. Vyšiel von. Vyšiel na zewnątrz. A vidí, že táto sestra číta niečo i on v kabelke. Vidí, že tá siostra v tej torebce coś číta. A hovorí. I povedal. To čítate zjavenie Jánovo. I mówi do niej, čítaš objavenie Jana? A ona taka prelaknutá. Ona taka wystraszona. Że co teraz ten szef będzie hovoriť? Co teraz ten szef powie? Hovorí, poďte dnu. Chodź do środka, powiedział. Posadil ju. Posadil ją. A ona chcela hovoriť, prečo je tam poslaná. I ona chciała mówić o tym, z jakiego powodu została do niego wysłana. A on hovorí, na to máme čas. On powiedział, na to mamy czas. Ja chcem wiedzieć, co si čítala. Ja chcę wiedzieć, co czytałaś. A ona hovorí, no Božie slovo som čítal. A ona povedala, čítala Božie slovo. No a aj veríš tomu, čo si ty tam čítala? On mówi do niej, ale ty wierzysz w to, co tam przeczytałaś? A ona hovorí, celým srdcom verím. A ona povedala, całym sercem w to wierzę. A hovorí, no dobre. Povedal, no dobrze. A gdzie chodzisz do zboru? A gdzie chodzisz do zboru? A hovorí, do Komárna, do na Slovensku. Na Słowację. A on hovorí, taki udziwiony. Wszak Maďarsko jest pełne wszelijakich zborów. I on taki zdziwiony mówi do niej, przecież Węgry są pełne różnych zborów. A ty chodzisz na Słowensko. I ty jeździsz na Słowację? Prečo tam chodzisz? Dlaczego tam jeździsz? Prečo? Budapeszt jest pełna zborów. Budapeszt jest pełen zborów. Prečo chodzisz do Komárna? Dlaczego jeździsz do Komárna? A ona tej prostocie serca powiedziała. I ona w tej prostocie serca powiedziała. Lebo taki zbor w Maďarsku nie znajdę. Bo takiego zboru na Węgrzech nie znajdę. A on sa pozrel na nią. Popatrzył na nią. A hovorí, a zobrala by si ma tam do toho zboru? I powiedział, a wzięłabyś mnie tam do tego zboru? No a ona sa tak preľakla. Ona się tak wystraszyła. A telefonuje mi. I zadzwoniła do mnie. A hovorí, celá sa triasla. No, ona trzęsła się cała. A hovorí, brat Barkoci, tu szef tohoto okruhu, on chce prísť do zboru. Čo mám robiť? Čo mu mám povedať? Mówi, braci Barkoci, tu vojevoda chce prísť do našeho zboru. Co ja mám mu povedať? Povedz mu, že veľmi srdečne ho očakávame.
I ja powiedziałem, powiedz mu, że z radością na niego oczekujemy. A że si urobimy na niego czas. I będziemy mieli dla niego czas. A tento wojewoda przyszedł. I ten wojewoda przyjechał. Otworzył dvere. Otworzył drzwi. A już mu zaczęli tie slzy. I już zaczęły płynąć mu łzy z oczu. Kiedy sa posadil. Kiedy usiadł. Porozprával celý svoj príbeh života. On celú históriu svojho života opovedal. A hovorí, ja potrebujem Pána Ježiša. Povedal, ja potrebujem Pána Jezusa. Ja už nemôžem takto žiť. Nemôžem už žiť v taký spôsob. Pozrite sa, človek vo vysokom postavení. Zobaczcie, človek vysoko postavený. Pravá ruka Orbána. Pravá ręka Orbána, čili premiéra. A on nie może bez Pana Jezusa żyć. A on nie może żyć bez Pana Jezusa. A wyznał swoje grzechy. Wyznał swoje grzechy. Skutecznie nie hambił się. Rzeczywiście nie wstydził się. Nie zakrywał. Niczego nie ukrywał. Uprzejmości serca wszystko porozprawił. Szczerości serca wszystko powiedział. Pomazał som go olejem. Pomazałem go olejem. Zwestował som mu. Ogłosiłem mu. Że Pan Jezus zomrel za jego grzechy. Powiedziałem mu, że Pan Jezus umarł za jego grzechy. A zwestował som mu. I ogłosiłem mu. Że Pan Jezus mu wszystko odpuścił. Że Pan Jezus mu wszystko wybaczył. A spytał som, chcesz uczynić kráľom, Bohom i Panom swojego serca Pana Jezusa? I zapytałem, chcesz uczynić Panem, Królem i Bogiem swojego serca Pana Jezusa? A on powiedział, áno, som pripravený. A on powiedział, tak, jestem gotowy. Povolal Pána Ježiša do srdca. Zaprosil Pána Jezusa do srdca. Bol očistený od všetkých hriechov. Byl očištěný z všetkých grzechů. Boli pretrhnuté generačné puta kliatby. Rozervané zostalo překlenstvo pokoleňové. A prežil vykúpenie skrze obeť a krv baránka Ježiša Krista. I prežil odkúpenie přes krev i moc baránka. Jeho tvár tak začala žiariť, tak sa radoval. Jeho tvář tak promieňovala, tak sa tešil. Išiel domov. Pojechal do domu. A jeho žena hneď spoznala. Jeho žena odrazu poznala. Že niečo sa s ním stalo. Že coś się z nim stało. Hovorí mu, počúvaj. Povedala do niego, słuchaj. Čo sa s tebou stalo? Co się z tobą stało? Ty si úplne iný človek. Przecież jesteś zupełnie innym człowiekiem. Kde si chodil? Kde byłeś? A on hovorí, no, bol som v Komárne, na Slovensku. I on mówi do niej, byłem w Komárne, na Słowacji. A na čo si tam bol? A po co tam pojechałeś? Bol som tam zložiť svoje hriechy. Byłem tam zostawić swoje grzechy. A Pán Ježiš mi dal nový život. I Pán Jezus dal mi nové życie. A jeho žena hovorí, jak si mi toto mohol urobiť? A jeho žena mówi, jak mogłeś mi to zrobić? Ty si teraz spasený. Ty jesteś teraz zbawiony. A ja som zatratená. A ja jestem stracona. Jak si mi mohol toto urobiť? Jak mogłeś mi to zrobić? Zobereš aj mňa tam do toho Komárna. Zabierzesz i mnie do tego Komárna? A doniesol ju. I przywiózł ją. Jak wchodziła do drzwi. Kiedy weszła do drzwi. Już miała oczy pełne słz. Miała oczy pełne łez. Kiedy się posadziła. Kiedy usiadła. Wyznała wszystkie swoje grzechy. Wyznała wszystkie swoje grzechy. Boli jej odpuszczone grzechy. Grzechy jej były wybaczone. Którymi grzeszyła proti Bogu. Którymi przeciwko Bogu zgrzeszyła. Którymi grzeszyła proti ludziom. Którymi przeciwko ludziom grzeszyła. Odpuszczone jej boli grzechy, którymi grzeszyła proti swojemu własnemu ciału. Były wybaczone grzechy, którymi przeciwko własnemu ciału. Boli pretrhnuté generačné puta kliatby. Były zerwane przekleństwa pokoleniowe. A bola vykúpená krvou baránka. I została odkupiona krwią baranka. Z mocy a práva satanu. Z mocy i praw szatana. A začala sa radovať. I začala się cieszyć. A plesać. I pląsać. A dnes toto manželstvo. I dzisiaj to małżeństwo. Miluje Pána Ježiša. Kocha Pána Jezusa. A tento milovaný brat. I ten náš umilovaný brat. Tento župan. Ten vojvoda. V našom zbore vysluhuje večeru Pánu. V našem zbore usluhuje pri večeři pánskej. Haleluja. Haleluja. Viete, to sú zázraky, to sú divy, ktoré robí Boh. To sú veľké cuda, ktoré Pán Boh činí. A ja sa vás chcem opýtať, chceli by ste, aby tak predivne pracoval medzi vami Pán? Chciałbym was zapytać, chcielibyście tego, żeby tak cudownie Pan Bóg wśród was pracował? Aby Duch Święty przemieniał ludzi, aby nie wasze plany, nie wasze wizje się napełniały, ale Boże plany, a Boże wizje. Żeby Duch Święty przemieniał ludzi, żeby nie wasze plany i wizje się realizowały, ale Boże plany.
A potem tużycie. Jeżeli tego pragniecie. Ja wam powiem, co mamy robić. Powiem wam, co mamy robić. Prvnież tieto divy a zázraky sa začali diať u nás v Komárne. Zanim te znaky i cuda začali sa u nás v Komárne diať. Začalo to všetko modlitbou a postom. Všetko začalo sa od modlitvy i postu. My sme sa dlho modlili. Dlho modlili sme sa. A dlho sa nič nedialo. I dlho nič sa nedialo. A verím tomu. I vieže v to. Že aj Pán Ježiš od svojho narodenia. Že i Pán Jezus od svojho urodzenia. Až do času, keď bol, keď prišiel k Jordánu. Do tego momentu, kiedy došiel do Jordánu. Proste on sa modlil. On sa modlil. On splňal čas s Pánom, s svojim otcom. On spędzal čas se svojim ojcem. Ale nevidíme, že by sa diali nejaké zázraky. Ale nevidíme tego, že by jakieś cuda się działy. Viete, kedy sa začali diať zázraky skrze Pána Ježiša Krista? Viete, kedy začali sa cuda diať přes Pána Jezusa? Lebo niektoré tie katolické tradície hovoria všelijaké rozprávky. Bo časami rôzne tradície katolické, jakieś książeczki mówią. Hral sa s nejakým blatom a fúkol do toho a potom odlietel nejaký vtáčik a ja neviem čo. No, pokazujú také nestvořené historiejky, že bavil sa v błocie, dmuchnul, jakýś ptášek z tego vyleťal. A ja si myslím, že to sú také bajky. Ja myslím, že to sú bajky. Pretože písmo nič takéto ani nenaznačuje. Bo písmo nevzmiankuje nawet o čemž takým. Ale to, čo keď začínali sa diať divy, cuda. Ale to, kedy cuda začali sa diať. To začalo odtedy, jak prišiel do Jordánu. Začalo sa od tego momentu, kedy prišiel do Jordánu. Keď ten hlas zaznel nad ním, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Kedy možno bol uslyšať ten głos, to je môj umilovaný syn, v ktorom mám podobanie. A potom, keď zostúpil na neho Duch Svätý. I potom, keď stúpil na neho Duch Święty. A bol naplnený Duchom Svätým. I bol naplnený Duchom Svätým. Ešte stále nie. I ešte ciągle nie. Ešte žiaden zázrak. I ešte žiaden cud sa nevydažil. Ale on išiel. Ale pošedl. Rovno od Jordánu. Prosto od Jordánu. Plný Ducha Svätého. Pełny Ducha Świętego. Išiel na púšť. Pošiel na pustynie. Aby sa tam modlil a postil. I tam pošiel po to, aby modliť sa i postiť. On sa aj dovtedy modlieval. On modlil sa do tego momentu tež. Ale post začal až tam na tej púšti. Ale postiť začal tam na tej pustyni. A od toho času, ako vyšiel z tej púšti. I od tego momentu, kedy z tej pustyni odšedl. Proste začali sa diať predivné veľké veci. Začali sa diať predivné veľké rzeczy. A aj potom on nieraz sa postil. I później on niejednokrotnie postil. A modlil sa. I modlil sa. A zotrvával v obecenstve so svojím otcom. I trval v spoločnosti so svojím ojcem. A diabol? Diabol? Prišiel na tú púšť? Prišiel na tú pustynie. A začal ho konfrontovať. Čo ty vlastne chceš? I začal provadiť s ním konfrontáciu. Co ty v ogóle chceš? Kým sa nepostil. Dopóki nepostil. Pokiaľ sa len modlil. Do momentu, kedy tylko sa modlil. Nikdy k nemu diabol neprišiel. Nikdy do neho neprišiel diabol. Nikdy nekomunikoval s Pánom Ježišom. Diabol nikdy nerozmávial s Pánom Jezusem. Lebo proste sú dve úrovni modlitevné úrovni Božieho ľudu. Sú dvie płaszczyzny modlitvy ľudu Božego. O jednej hovorí Pán Ježiš. No, o jednej Pán Jezus mluví. Že bdejte a modlite sa. Čúvajte i modlite sa. Aby ste nevošli do pokušenia. Aby ste nevpadli v pokušenie. To je jedna úroveň. To je jedna płaszczyzna. A to je dobre, keď sa Boží ľud modlí. To jest bardzo dobre, kiedy Boży lud się modli. A poświęcuje swój żywot. I uświęca swoje życie. Żyje w bdzieni. Żyje w czuwaniu. W modlitwie. A wyjazdzi. I zwycięstwie. Zwycięża. Sława Bogu. Chwała Bogu.
Ale to jest pre osobną potrzebę każdego jednego. Ale to jest na osobistą potrzebę każdego jednego człowieka. Ale kiedy my już chcemy zapas i za innych ludzi. Ale kiedy chcemy walczyć o innych ludzi. Nie starczy tylko modlitwa. Nie wystarczy tylko modlitwa. Ano, Pan Bóg poczuwa modlitwy. Tak, Pan Bóg słucha modlitw. Ale my si musimy uświadomić. Ale musimy sobie uświadomić, że w duchownym świecie istnieją prawa. Że w duchowym świecie istnieją pewne prawa. Ja wielokrotnie się spotykam, najmniej w charyzmatycznych kręgach. Wielokrotnie spotykam się, a szczególnie w kręgach charyzmatycznych, gdzie wyhaniają demonów, gdzie wypędzają demony. A mówią, wyjdź z niego, albo wyjdź z niej. I mówią, wyjdź z niego, albo wyjdź z niej. A to człowieka chodzi na ziemię, a toczy go, a robi z nim wszelaki cyrkus. Tego człowieka rzuca na ziemię i obraca się i jakieś rzeczy dziwne się z nim dzieją. Ale ten człowiek nie, proste nie oswobodzony. Ale ten człowiek nie jest uwolniony. A to wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo diabol si robi na tego człowieka prawo. Bo diabeł rości sobie prawo do tego człowieka. A preto nie odejdzie. Dlatego nie odejdzie. Ja som mal sytuację, kiedy som sa modlil za człowieka. Miałem taką sytuację, kiedy o człowieka się modliłem. A był to już człowiek członem cyrkwi. To był człowiek, który już był wtedy członkiem kościoła. Przedstawcie si, on już aj w krście wyznał swoją wiarę w Pana Jezusa. On nawet już przez chrzest wyznał swoją wiarę w Pana Jezusa. A jak som sa začal modlić? A kiedy zacząłem się modlić? Jego hodilo na zem. Rzuciło go na ziemię. A zaczął krzyczeć. Nie, Jezus, Satan jest zwycięstwo, Satan, Satan. I on tak zaczął krzyczeć, nie, Jezus jest zwycięzcą, Satan, Satan. A przedstawcie sobie, to był już człon jednego zboru. I wyobraźcie sobie, to był członek pewnego kościoła już wtedy. A kiedy som mu powiedział, umilknij. I kiedy mówiłem do niego, zamilknij. A mnie Jezusa Chrystusa wyjdź z niego. I w imieniu Jezusa Chrystusa wyjdź z niego. Tak jemu, jako keby prelepili usta paską, nie wiedział powiedzieć ani jedno słowo. Jakby usta mu taśmą zakleili, on ani jednego słowa nie był w stanie wypowiedzieć. Ale kiedy som sa díval, kiedy patrzyłem, tak. Tak przewracał oczy. To tak przewracał swoimi oczyma. Jak niejaki jaszczur. Nie, jak jaszczurka. A plazil się po ziemi. I tak pełzał po ziemi. A takie pohyby jako jaszczur. Ruchy były jakby jaszczurka się przesuwała. Żadny herec, żadny aktor by nie dokazał tak napodobnić plazenie jaszczura jako ten człowiek. Żaden artysta, żaden aktor nie byłby w stanie tak naśladować jaszczurkę jak on. A widział som, że to jest zwłaszczny demon, który drży tego człowieka. Widziałem, że to jest szczególny demon, który trzyma tego człowieka. A tak w imieniu Jezusa Chrystusa niekolkokrotnie go wyzwał, wyjdź z niego, Satan. I w imieniu Jezusa Chrystusa wielokrotnie mówiłem do niego, wyjdź z niego, Szatanie. A on len plazil sa po zemi. A on jedynie pełzał po ziemi. A te oczy boli jako oczy jaszczura. A oczy były jak oczy jaszczura. A nie wyszedł z niego. I nie wyszedł z niego. A ja mówię, wszak mnie Jezusa Chrystusa przykazuję tomu duchu. Jak jest to możliwe, że nie wyjdzie z niego? Ja mówię, no przecież w imieniu Pana Jezusa nakazuję temu domowi, jakim prawem on z niego nie wychodzi. A potem som musel pochopić, że w duchownym świecie. A potem musiałem zrozumieć, że w duchowym świecie istnieją duchowne prawa. Istnieją duchowe prawa. A diabol si robi prawa. I diabeł rości sobie prawa na ludzi, których on zajął, oklamał a powiązał. Rości sobie prawa do ludzi, których on zajął, okłamał i rości sobie prawa do niego. A nie wyjdzie. I on nie wyjdzie, kim te to prawa nie są zruszone. Do momentu, kiedy te prawa nie są odebrane mu. Ale ja som to nie wiedział, ja som sa nie mal od kogo uczyć. Ale ja tego nie wiedziałem, ja nie miałem się od kogo tego nauczyć. A wiecie si predstaviť, że od 8 godziny wieczór aż do 4 godziny rano prikazuję wyjdzie z niego, nie wyszedł. Wyobraźcie sobie, od 8 godziny wieczorem do 4 rana nakazuję, aby wyszedł, a on nie wyszedł. A widział som, że już jest tak zmęczony. I widziałem, że ten człowiek już jest tak zmęczony. A ty, którzy byli tam okolo mnie. I ci wszyscy, którzy wokół mnie byli. Tak mu mówię, wstań. Ja mówię do niego, wstań. Posadź się. Usiądź.
Sadol si na stoličku. Usiadł na krześle. Chytil si hlavu. Chwycił swoją głowę. A hovorí, ja som stratený. I powiedział, jestem zgubiony. Ja som už úplne v moci diabla. Jestem już zupełnie w mocy szatana. A viete, taká ľútosť prišla do mojho srdca. I takie współczucie przyszło do mojego serca. A tak som prišiel k nemu. Podszedłem do niego. Jak sedel na tej stoličke. Jak siedział na tym krześle. Chytil som ho takto za hlavu. Chwyciłem go w ten sposób za głowę. Pritlačil som svoju hlavu k jeho hlave. Svoju głowę przyciągnąłem do jego głowy. V takom súcite a v takej láske. V takým współczuciu i v takej miłości. A jemu sa vrátil zdravý rozum. I vrúcił mu zdrowy rozum. A hovorí, so mnou je zle, Alexander. Povedal, ze mnou je zle, Alexander. A nechal som sa viesť Duchom Svätým. Ja pozwoliłem się prowadzić przez Ducha Świętego. A Duch Svätý mi hovorí. I Duch Święty mówił do mnie. Opýtaj sa ho. Zapytaj go. Ktorý je ten hriech, ktorý nikdy nikomu nevyznal? Co to je za grzech, ktorýho ešte nikdy nikomu nevyznal? A hovorím mu. I mówię do niego. A on hovorí. Ja wiem, który jest to, ale już mnie nikt nie pomoże. Wtedy on powiedział, ja wiem, który to jest grzech, ale mi już nikt nigdy nie pomoże. Nie bój się, len wyznaj, a Pan Jezus, jak som powiedział Pan Jezus. I ja mówię, nie bój się, tylko wyznaj, a Pan Jezus. I w tym momencie, kiedy powiedziałem Pan Jezus. On ma taką siłą odstrzelił od siebie, że są zupełnie aż leciał. On mnie taką siłą odepchnął od siebie, że aż poleciałem. To była nadprzyrodzona siła. To była nadprzyrodzona siła. Diabolska. Diabelska siła. A znowu som prišiel. Znowu podszedłem do niego. Lebo znowu som widział te oczy, jako to płaza. Znowu widziałem jego oczy, jak oczy tego płaza. A prišiel som, priložil som svoju hlavu. I znowu przyłożyłem swoją głowę. A hovorím, powiedz, nie bój się, powiedz. Ja mówię, powiedz, nie bój się, tylko powiedz. A tak on wyznał swój grzech. On wyznał swój grzech, który nigdy nikomu nie powiedział. Którego nigdy nikomu nie wyznał. A to był demon. To był demon, który właśnie skoro jedno pokolenie Izraelowo wygubił. Który wygubił kiedyś prawie całe jedno plemię Izraela. A wiedział sam, że to bardzo mocny demon. Wiedziałem, że to jest bardzo silny demon. A mówię, dobre, pójdź teraz idziemy bokom. Ja mówię, dobrze, teraz przejdziemy tutaj bokiem. Lebo już niektórzy tam od wyczerpaności spali na ławicach modlitewni. Bo niektórzy już z wyczerpania spali tam na kościelnych ławkach. A mówię, pójdź na bok. Ja mówię, chodź na bok. Wyznaj tento grzech. Wyznaj ten grzech. A ten, on kiedy wyznał ten grzech. I on kiedy ten grzech wyznał. Już som wiedział presnie, o jakiego demona. Już wiedziałem dokładnie, jakiego demona. A w imieniu Jezusa Chrystusa som osłowił tohoto demona. I w imieniu Jezusa Chrystusa nazwałem tego demona. Aby wyszedł von z niego. Aby z niego wyszedł. Lebo już nie ma prawo na niego. Ja mówię, bo już nie masz prawa do niego. Lebo Jezus Chrystus tohoto człowieka zachránil. Bo Pan Jezus Chrystus uratował tego człowieka. A wykupił go jego krwą. I wykupił go swoją krwią. Jak to ten zły zaczul. Jak to ten zły usłyszał. Seklo z nim. Tak rzuciło nim. A on zdwihol ruky a mówi, sláva ti, Panie Jezu. I on podniósł ręce i powiedział, chwała ci, Panie Jezu, już jestem wolny. A tento človek je Božím mužom, Božím človekom až do dnešného dňa. I ten človek je Božím sługom, Božím človekom do dnešného dňa. To sa stalo niekedy pred 25 rokmi, to, možno 30. Vydarzilo sa viacej než 20 let tomu a možno navet 30. A svedectvo toho, že ten človek je slobodný, má krásnu rodinu. I svedectvo tego, že ten človek je voľný, on má pięknú rodinę. A má krásne deti. Má piękne, cudowne dzieci. A teraz ja się opytam, no malibyśmy kończyć. Teraz chcę zapytać, bo powoli musielibyśmy kończyć. Co sprawimy? Ja się spytam bratów. Będziemy pokraczować potem po obiedzie. Kontynuować teraz czy po obiedzie? Lebo wyszedł nam czas. Jeszcze możemy. Dobre. Skloníme svoje hlavy. Pochylme svoje głowy. A budeme sa modliť. I będziemy się modlić.
Drahý spasiteľu, Pane Ježišu Kriste. Drogi zbaviteľu, Pane Jezu Kriste. Ďakujeme Ti za to, že Ty chceš, aby Tvoja cirkev... Ďakujeme Ti za to, že Ty chceš, aby Tvoj kostiu... chodila vo svetle. Chodil v svetle. Aby nechodil v nevedomosti. Žeby kostiu nechodil v nesvedomosti. Lebo jeden z malých prorokov hovorí... Bo jeden z malých proroků mluví, že hynie můj lid. Můj lid gynie. Pre nedostatok známosti. Dlatego, že nemá poznania. A ty preto si přišel. A ty z tego powodu przyszedłeś. Aby si nám oznámil všetko. Aby si nám všetko oznámil. Čo si viděl u otca. Co viděłeś u ojca. Čo si o něho počul. Co od něho słyszałeś. A čo je na jeho srdci? I co je z jeho srdcu? Nič si si nenechal. Ničeho nezostavíš. Všetko to, čo je potrebné k spaseniu. Všetko, čo je potrebné do zbavenia. Spaseniu nás a našich blížnych. Zbavenia našeho i našich blížnych. To všetko si nám odovzdal. Všetko nám prekazałeš. A ďakujeme ti za to, Pane. I ďakujeme ti za to, Pane. Že si sám povedal. Že sám povedałeš. Že prečo mi hovoríte, Pane, Pane? Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie? Keď nečiníte, čo som hovoril. Jeżeli nie czynicie tego, co powiedziałem. My chceme byť nielen poslucháčmi. My chceme byť nie tylko słuchaczami. Ale chceme byť aj naplniteľmi Tvojho slova. Ale chceme byť činiteľami Tvojego slova. Tvoje slovo hovorí veľké veci o cirkvi. Tvoje slovo mówi wielkie rzeczy o Kościele. A my keď vidíme, v akom stave je v dnešnej dobe cirkev, a kiedy my vidíme, v jakim stanie jest dzisiejszy Kościół, my spolu s Tebou plačeme, Panie. Płaczemy, Panie, razem z Tobą. Lebo vidíme, Panie Ježišu. Bo vidíme, Panie Jezu, že Tvoj ľud nepochopil. Že Tvoj ľud nezrozumiel. Že my nemáme žiť na tomto svete ako žobráci. Že my nemáme žiť na tom svete ako žebráci. Nemáme žiť ako tí, ktorí sú porazení. My nemáme žiť ako tí, ktorí sú pokonaní. Ale máme tu žiť ako tí, ktorí zvíťazili. Ale máme žiť tutaj ako zvíťazci. A tak ťa pokorne prosím, I tak Pane, pokorne proszę, Panie. Aby aj tento dnešný deň, żeby też ten dzisiejszy dzień, aj tieto výklady, również te wykłady, aby nám odhalili tajomstvo, żeby odkryły dla nas tajemnice víťazného života, zvíťazského życia. Aby sme pochopili, Panie, aby sme zrozumieli, Panie, že tieto hlboké tajomstvo, że te głębokie tajemnice, to nie je len pre niektorých ľudí, to nie jest tylko dla niektórych ludzi, len pre niektoré mesta, miestovosti, ani tylko dla niektórych miast. Ale to je pre celý svet. Ale to jest dla całego świata. Pre všetok tvoj ľud. Dla całego twojego ludu. Tvoje slovo sa týka všetkého tvojho ľudu na celom svete. Tvoje slovo dotyczy całego ludu twojego na całym świecie. A wtedy, keď my konáme a naplňame tvoje slovo. I kiedy czynimy i wypełniamy twoje słowo. Tak wtedy ty činíš veľké veci. Ty činíš wtedy wielkie rzeczy. O Pane, nie len vo svojich mysliach. Nie tylko w swoich myślach. Nie len vo svojich predstavách, stavách. Nie tylko v svojich vyobraženiach. Ťa činíme pánmi a kráľmi. Činíme tebe pánem i królem. Ale ťa činíme v celej našej bytosti. Ale v celej našej osobovosti. A tak, ako Pavel apoštol hovorí. I tak, jak apostol Pavel mluví. V rímskom liste. V liste do Rzymian. 12. kapitole. V rozdiale 12. V prvom a druhom verši. V prvom i druhom veršu. My kladieme svoje životy. My vkladáme svoje życie. Na oltár Tebe, Pane. Kladieme na Tvojim oltářu, Pane. A my už nechceme žiť pre seba. I už nechceme žiť dla siebie. My nechceme koristať. Nechceme koristať. Výhody pre svoj život. Zbierať korzyści dla svojho życia. Ale my chceme žiť na Tvoju čest. Ale chceme žiť na Tvoju čest. Na Tvoju chválu. Na Tvoju chválu. A na to, aby cirkev žila víťazne. I po to, aby Kościół žil zwycięsko na tomto świecie. Na tym świecie. Pomóż nam w tym, Panie Jezu. Pomóż nam w tym, Panie Jezu. A niech jest osławione Twoje drahe a święte imię. I niech jest uwielbione Twoje święte imię. Amen. Amen. Bracia a siostry. Bracia i siostry. Ja przecież len tak widzim. Jednak tak to widzę, że to, co mam powiedzieć, to nie będzie za 20 minut. Że to, co mam powiedzieć, to nie będzie trwało 20 minut. Ale ja vás všetkým pozývam na tretiu hodinu. Zapraszam vás všetkých na godzinę 15. Aby ste prišli a budeme pokračovať. Budeme v tom tajomstve toho duchovného
boja pokraczować. Żebyście przyszli i w tej tajemnicy walki duchowej temat będziemy kontynuować. A jeszcze jedną taką osobną skuseność. I jeszcze jedno takie osobiste doświadczenie. Któreśmy zażyli teraz nie tak dawno. Które przeżyliśmy całkiem niedawno teraz. Jedna mamiczka mi wolala, młoda matka. Jedna młoda matka dzwoniła do mnie. A mówi, brat Aleksander. I powiedziała, bracie Aleksandrze. Dostała som na teba číslo. Dostałam twój numer telefonu. A prosím ťa o modlitbu. I proszę cię o modlitwę. Za moje... Mojego chłopczyka. Za mojego chłopczyka. A mówi, a co jest problem? Ja mówię, a jaki jest problem? A ona mówi, mój chłopczyk ma epileptyczne ataki. I ona powiedziała, mój syn ma ataki epilepsji. Ako sa narodil? Jak się urodził? Odtedy stale trwają te epileptyczne ataki. Od wtedy ciągle ma te ataki epilepsji. A hovorím, mohlby si sa za neho modliť? I povedala, mohlbyš si pomodliť o niego? Hovorím, pomodliť sa môžem. Ja mówię, pomodliť sa mogę. Ale až ty učiníš hlboké pokánie. Ale dopiero po tým, jak ty przeżyjesz szczerą pokutę. Lebo na to dieťa si robí diabol nárok. Bo do tego dziecka diabol rości sobie prawo. No ona bola prekvapená, jak môže si robiť diabol nárok na novonarodené dieťa. I ona była zaskoczona tym, jak diabeł może rościć sobie prawo do dziecka, które dopiero co się narodziło. A ja jej mówiłem, ty si tomu na winie. Ja powiedziałem, ty jesteś tego winna. Cez ciebie przyszła kliatba na to dziecko. Przez ciebie przyszło przekleństwo na to dziecko. A mówiłem, jak uczynisz pokanie. Ja powiedziałem, jak będziesz pokutować. Tak będziemy się modlić. Będę się wtedy modlić. Ale jak nie będziesz czynić pokanie. Ale jeżeli nie będziesz pokutować. Nie będziemy się modlić. Nie będę się modlił. A ona mówi, ja są teraz na cestie do niemocnicy. I ona powiedziała, jestem teraz w drodze do szpitala. A mówię, masz niejaki olej u seba? I pytam się, masz jakiś olej przy sobie? A ona mówi, mam. Powiedziała, mam. A mówię, tak czyń pokanie. I ja mówię, to teraz pokutuj. A ona mówi, nie wiem z czego. I ona mówi, nie wiem z czego. Wierzę w Pana Boga. Wierzę w Pana Boga. Już som prijala Pana Jezusa do swojego serca. Przyjęłam do swojego serca Pana Jezusa. A mówię, a ty nie wiesz, co masz czynić pokanie. I ja mówię, a ty nie wiesz, czego masz pokutować? Że nie. Nie. Tak mówię, czyń głębokie pokanie z toho, że masz niezriadeny żywot. I ja mówię, czyń głęboką pokutę z tego, że masz nieuporządkowane życie. Że diabol si skrze twój żywot robił prawo na to dziecię. Że diabol przez swoje życie rości sobie prawo do tego dziecka. A ona mówi, ona nie wie, że ako nie ma, że z czym nie ma uporządkowany żywot. A ona mówi, no nie wiem, w czym moje życie miałoby być nieuporządkowane. A mówi, a gdzie jest twój mąż? Pytam się, a gdzie jest twój mąż? Nie mam męża. Nie mam męża. A mówię, ako je to možné, že ty nemáš muža a dieťa máš? Ja mówię, a jak to jest możliwe, že ty męża nie masz, a dziecko masz? A mówię, ako sa to dieťa narodilo? Nie, ja mówię, v jaki sposób to dziecko przyszło na świat? A ona hovorí, no ja som neprijala toho muža. No mówi, bo ja nie zaakceptowałam tego mężczyzny. A ja som jej potom hovoril, a wiesz prečo je toto dieťa chore? Ja powiedziałem, wiesz dlaczego to dziecko jest chore? Lebo od prvého momentu, jak ty si zistila, že si v požehnanom stave. Bo ja powiedziałem, od tego momentu, kiedy stwierdziłaś, że jesteś w ciąży. Začala si sa trápiť, že ako to dieťa vychováš. Začala się zamartwiać tym, w jaki sposób vychováš to dziecko. Widziałaś, ten muž je nezodpovedný. Widziałaś, że ten mężczyzna jest nieodpowiedzialny. Nie wstúpila si s ním do manželského vzťahu. Nie weszłaś z nim w małżeństwo. A 9 miesięcy si bola w napätí. I 9 miesięcy byłaś w takim napięciu. A tvoje dieťa to prežívalo dvojnásobne, až trojnásobne väčšmi. To dziecko zawsze przeżywa dwu, trzykrotnie bardziej niż przeżywa matka. A wszystkie jeho ciewy w całym ciele toho dieťaťa. Ciewy, wszystkie ciewy. Tam, gdzie przecieka krew. Wszystkie żyły w ciele tego człowieka, tego dziecka. Są zużone. One są ściśnięte. A z tego ma epileptyczne zachwaty. I z tego powodu ma te ataki epilepsji.
ty si pôvodom toho, že toto dieťa má 10 krát denne to dieťa, viete si predstaviť, batoľa 10 krát denne malo epileptický záchvat. Môžete sobie vyobraziť, ja môžem, ty jesteš vinná, že to dieťko navet 10 razy denne má ešte také ataky. V kolisce, ale už také ataky. Ona začala plakať. Začala plakať. Začala vyznávať svoje hriechy. Začala vyznávať svoje grzechy. Prosila Pána Ježiša, aby jej to Pán Ježiš odpustil. Prosila Pána Jezusa, že by jej to vybačil. A ona bola na ceste do nemocnice. Ona bola v droze do špitala. A hovorím, zober ten olejek. Povedem, veď ten olejek. Pomáž to svoje dieťa v mene Pána Ježiša. Pomáž to svoje diecko v imieniu Pána Ježiša. Pán Ježiš ti odpustil tvoje hriechy. Pán Ježiš vybačil tvoje grzechy. Zriad svoj život. Upořádkuj svoje życie. Choď za tým mužom. Idź do tego mężczyzny. A povedz si otcom tohoto dieťa. Povedz mu, jesteś ojcem tego dzieciątka. Si povinný, si ma zobrať za manželku. Nie, jesteš zobowiązany, żeby wziąć mnie za svoju žonu. A budeme spolu toto dieťa vychovávať. I razem budeme to diecko vychovávať. Ona to všetko urobila. Ona to všetko zrobila. Neskôr. Później. A ja som sa modlil cez telefon. Ja modliłem się przez telefon. Mene Ježiša Krista som prikázal, aby ten duch atakov, aby odišiel epilepsie. Modliłem się w imieniu Pana Jezusa, żeby ten duch epilepsji odszedł od tego dzieciątka. A wyhlásil som tomu dieťaťu slobodu. I ogłosiłem wolność w Chrystusie temu dziecku. A vyhlásil som, że pre krv a obeť baránka Ježiša Krista. I ogłosiłem mu, że przez krew i ofiarę baránka Pana Jezusa. Už to dieťa je vykúpené. To dziecko jest odkupione. A ta matka je vykúpená. Ta matka jest odkupiona. A ty, Satane. I ty, Satanie. Už nemáš právo na túto matku. Nie máš práva do tej matky. Ani na toto dieťa. Ani do tego dziecka. Odejď, vyjdi z toho dieťaťa. Odejď i vyjdi z tego dziecka. Skončil som modlitbu. Zakončujem modlitvę. Ona sa poďakovala. Ona podziękowała. A povedala, urobím všetko tak, ako mi Pán prikázal. I povedala, zrobię wszystko tak, jak Pán mi nakazał. O pol roka, za pół roku, znowu mi dzwoni. Dzwoni do mnie. A hovorí, zriadila som celý svoj život. Povedal, upořádkovala celé svoje życie. Žijeme spolu s mojim manželom. Žijeme razem s mojim manželom. Otcom tohoto dieťaťa. Ojcem tego dzieciątka. A chcem ti povedať jeden veľký zázrak. I chcę ci opowiedzieć o jednym wielkim cudzie. Od toho momentu, ako som pomazala to dieťa olejom. Od tego momentu, kiedy to dziecko pomazałam olejem. A ty si sa modlil za to dieťa. A ty modliłeś się o to dziecko. Už prešlo viac ako pol roka. Minęło więcej niż pół roku. Ani jeden atak nemalo. To dziecko nie miało ani jednego ataku. A všetky tie lieky. I wszystkie leki. Które dovtedy lekári dali. Którzy lekarze dali do tej pory, dawali do tej pory. Ona hovorí, všetko sme vysadili, dali sme preč. Wszystko odrzuciliśmy. A sme uverili, že Pán Ježiš uzdravil to dieťa. Uwierzyliśmy, že Pán Jezus uzdrowił to dziecko. A hovorí, ani jeden atak sa neobjavil. Ani jeden atak się nie pojawił. A to dieťa je šťastné, zdravé. To dziecko jest szczęśliwe, zdrowe i radosne. Sláva Pánu Ježišovi. Chvála Pánu Jezusovi. Pozrite sa, že diabol vždycky tam si uplatňuje svoje práva a nároky. Zobaczcie, že diabol te svoje práva tam jakby utvierdza do čiegoś życia. Kde on vie, že on má nárok. Že vie, kde mu się należy, co do niego należy. On bude bojovať aj za tú najmenšiu vec on v živote będzie, človeka. On bude walczył nawet o tą najmniejszą rzecz w życiu człowieka. Na ktorú si on robí právo a vie, že on má na to právo. V ktorým robí sobie právo, bo vie, že má do tego právo. Ale ako náhle. Ale kedy náhle. Vy tomu človeku. Tomu človekovi. Vyhlásite, že Ježiš Kristus ho vykúpil. Ogłosíte mu to, že Jezus Kristus go odkúpil. Nie zlatom, nie striebrom, nie drahými kameňmi. Nie złotem, nie srebrem, nie drogimi kamieniami. Ale vykúpil svojou krvou. Ale odkúpil svojou krvou. A svojou obeťou na kríži. I svojou ofiarou na krížu.
A prikážete mu, aby odišiel autorite mena Pána Ježiša. I nakážete mu, aby odšiel v autoritete Pána Ježiša. Tak diabol odchádza. To diabol odchodí. Ako porazený nepriateľ. Jak pokonaný nepriateľ. A nastáva uzdravenie. I vtedy nastaje uzdravenie. A to nie je len jeden, dva prípady. Bratia a sestry, to deje sa takmer každý deň. Takéto to nie je zázrak. Jeden či dva prípadky, to deje sa v zásade každého dňa. Včera v Bielsku. Včoraj v Bielsku. Prišiel ku mne jeden mladý muž, mohol mať 25-30 rokov, neviem. Podšiel do mňa jeden mladý mužčina, možno miel 25-30 let. A hovorí, pamätáš sa, brat Alexander, 2 roky tomu nazad si sa modlil za jedného človeka? I mówi, pamiętasz Aleksander, 2 lata temu modliłeś się o jakiegoś człowieka? Który zomierał w szpitalu. Który umierał w szpitalu. A przyszli za tebą moi bliscy. I moi bliscy przyszli do ciebie. A prosili o modlitwę. I prosili o modlitwę. A ja som pomazal chusteczku olejom. Chusteczkę pomazałem olejem. Modliliśmy się za to. Modliliśmy się o to. A powiedział som, položte na pľúca tohoto človeka položte túto chustečku. Použte tomu chustečke na pľúcach tego človeka. A povedal som, čo majú povedať tomuto chlapcovi. I povedajem im, čo tomu chlapcu majú povedať. A čo majú povedať tým mociam temna. I čo majú ogłosiť mocom temnosti. A oni to tak urobili. Oni to zrobili v taký spôsob. A tento chlapec stál predo mnou. I ten chłopak stanął przede mną. A hovoril, ty ma nepoznáš, brat Aleksandre. I povedal do mnie, ty mnie nie znáš, bratia Aleksandre. Lebo vtedy, keď si sa za mňa modlil, ja som zomieral v nemocnici. Bo vtedy, kedy modliłeś się o mnie, to ja w szpitalu umierałem. Ale od tej chvíli. Ale od tego momentu. Jak prišla ku mnie zvesť. Kiedy przyszła ta informacja do mnie. Tak to všetko odišlo odo mňa. To wszystko ode mnie odešło. A to, čo hovorí lekári, že je nemožné. I to, čo lekáře povedeli, že je nemožlivé. To učinil Pán Ježiš všetko možné. To Pán Ježiš učinil všetko možlivé. A to som sa včera len dozvedel. Tego dovedel sa včoraj. Sláva Pánu Ježišovi. Chvála Pánu Ježišovi. Bratia a sestry, chcem vám veľké tajomstvo odozdať. Chcem vám przekazać wielką tajemnicę, bratia i siostry. A zoberte to veľmi vážne. I potraktujte to bardzo poważnie. Prídite na tretiu. Przyjdźcie na trzecią. A budeme pokračovať. I będziemy kontynuować. Alebo vlastne začať. Albo właściwie będziemy zaczynać. Pretože toto boli všetko svedectvá. Bo to wszystko były świadectwa. O moci Pána Ježiša Krista. O moci Pána Jezusa Chrystusa. A v dnešnej dobe. W dzisiejszym czasie. A keď my pochopíme slovo Ježiša Krista. I kiedy my zrozumiemy słowo Pána Jezusa Chrystusa. Tak ja vám zvestujem mene Pána Ježiša. To ja vám ogłaszam w imieniu Pána Jezusa. Že dzieje apostolskie sa vrátili medzi nás. Že dzieje apostolskie wróciły do nás. Halleluja. Ale Pán Ježiš hľadá poslušné srdce. Ale Pán Ježiš šuká srdc poslušných. A Pán Ježiš aj tvoje srdce chce premeniť. Pán Ježiš rovnež tvoje srdce chce zmieniť. Nemyslí si, že ono je už hotové. Nie. Nemyslíte sobie, že ono je už gotové. Nie je. Boh pracuje aj na mojom srdci. Pán Boh pracuje rovnež na mojom srdce. V mojom živote sa tak veľa, veľa zmenilo. V mojom srdcu tak veľa sa zmenilo. Ale musím vám povedať, že ešte som tak veľmi vzdialený od toho plného Božieho požehnania. Ale musím vám povedať, že jestem ešte tak bardzo daleko od plného Božieho błogosławieństwa. Viete, to plné Božie błogosławieństwo, ono spočinulo na Pánu Ježišovi Kristovi. Viete, to plné Božie błogosławieństwo, ono spočalo na Pánu Jezusie Chrystusie. Lebo bol dokonale, dokonale posłuszny swojemu ojcu. Dlatego, że on był doskonale, absolutnie doskonale posłuszny swojemu ojcu. A ja się to uczę. Uczę się tego. Ale wam muszę powiedzieć, że jeszcze jest to tak wiele w moim życiu, co pracujemy na tym aj z moją Zuzką, aj z moimi nieprzyjaciółmi, aj z moimi przyjaciółmi. Wszyscy pracują na tym, aby som sa premenil na obraz Pána Ježiša, ale nejde to a nejde to. Yeah. Pracujemy wszyscy razem z moją żoną, razem z moimi wrogami nad tym, żebym został całkowicie przemieniony, ale ciągle to nie dochodzi do skutku.
Także, ale już widzimy, że w czym Pan Jezus mi dał posłuszne serce, pokorne, aby som hľadel na Niego. Ale już widzimy, że w tym, w czym Pan Jezus dał mi posłuszne serce i pokorne, i w czym oczekujemy na Niego, patrzymy na Niego. Tak widzimy Jego obecność, Jego prítomność. Widzę w tym Jego obecność. Halleluja. A to każdy dzień. To nie, że si myslíte, że raz za czas sa niečo stanie. Nie myślę, że to tak raz za czas się coś wydarzy. Każdy dzień sa niečo dzieje. Każdego dnia coś się dzieje. A ja som už dnes ráno, keď sme sa modlili, však brat Marian, modlili sme sa, ďakoval som Pánu, že Pán Boh urobí cuda aj v tomto sromaždení. Już rano, kiedy modliliśmy się, modliłem się, że Pan Jezus też uczyni cuda i w tym zgromadzeniu. Tak buďte požehnaní. A więc bądźcie błogosławieni. A požehnanú dobrú chuť vám prajem. I życzę wam też błogosławionego, smacznego posiłku. Amen. Amen.